Dzień dobry, nazywam się Marcin Nowak, jestem lekarzem dentystą. Jak publikuję efekty swojego leczenia, najczęściej są to efekty już takie ostateczne, czyli estetyczne, to od czasu do czasu pojawia się pytanie, ile to kosztuje? I teraz, żeby móc na to pytanie odpowiedzieć, to muszę wytłumaczyć, jak wygląda cały proces leczenia. Dlatego, że leczenie składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to jest leczenie biologiczne, to jest przygotowanie w ogóle zębów do tego, żeby mogło być cokolwiek z nimi wykonywane. W to wchodzi czyszczenie zębów, leczenie próchnicy, leczenie stanów zapalnych, czyli takie podstawowe leczenie, które jest jakby pierwszym w ogóle warunkiem do tego, żeby cokolwiek myśleć, żeby cokolwiek zrobić. Drugi etap leczenia to jest leczenie strukturalne. Leczenie strukturalne to jest przygotowanie podłoża, czyli już mamy wyleczone wszystko, nie ma tam żadnych stanów zapalnych próchnicy. I wtedy zastanawiamy się nad tym, czy przyszłe odbudowy, czyli przyszłe ładne zęby, mają w ogóle warunki do tego, żeby mogły być wykonane. I w to wchodzą wtedy zabiegi różne na tkankach miękkich, na tkankach twardych, czyli na przykład implantologiczne, korekty dziąseł, różne rzeczy, które będą miały później wpływ na ostateczną estetykę uśmiechu, właściwie estetykę taką szeroką, czy twarzy, czy całego nawet wyglądu. Trzeci etap to jest leczenie funkcjonalne, czyli jak już przeszliśmy pierwsze dwa, no to wtedy nie chodzi też tylko o to, żeby zęby ładnie wyglądały, ale one muszą dobrze funkcjonować. Musi pacjentowi być wygodnie, musi wszystko być w harmonii, stawy skroniowo-żuchwowe, mięśnie, zęby, to wszystko musi być w równowadze, bo tylko wtedy może dobrze funkcjonować. Robi się to w ten sposób, że robi się odbudowy tymczasowe, które po pierwsze mogą pokazać pacjentowi, jak będzie wyglądał w nowych zębach. Dzięki temu na tym etapie można też skorygować pewne rzeczy po to, żeby efekt był jeszcze lepszy, jeszcze doskonalszy, ale też może poczuć, jak to będzie wszystko funkcjonować przestrzennie. Pewne rzeczy mogę na tym etapie właśnie poprawić, skorygować tak, żeby to funkcjonowało dobrze i długoterminowo. I dopiero czwarty, ten ostatni etap, to jest leczenie estetyczne. I dopiero tutaj rozmawiamy właśnie o licówkach, o koronach, ale żeby one mogły ładnie wyglądać, funkcjonować długo, to wszystkie trzy wcześniejsze warunki muszą być spełnione. Także wtedy dopiero jak zrobię badanie, sprawdzę to wszystko, jak wygląda, jakie są warunki, mogę zrobić kompleksowy plan leczenia i dopiero wtedy kosztorys. Także jeżeli chciałbyś uzyskać informacje na temat tego, jak to mogłoby przebiegać w Twoim przypadku, to zapisz się na wizytę, no i będę mógł dokładnie zobaczyć, na czym polega problem, co można by skorygować, poprawić, zmienić. No i jeżeli będziesz takim leczeniem zainteresowany, to przeprowadzę Cię przez te wszystkie etapy po to, żebyś mógł cieszyć się pięknym uśmiechem, być zadowolony, pewny siebie. No i być może efekt leczenia, który osiągniemy, również pojawi się gdzieś tam później na Facebooku czy gdzieś indziej. Po to, żeby pokazać, jak to na przykład sytuacje, jakie efekty można osiągnąć. Tego Ci życzę. Zapraszam serdecznie.